Lionel wraca do East Haven. Następnie razem z Credo wyruszają na poszukiwanie Safiry. Idąc jej śladem, przemierzają dziką tundrę Doliny Lodowego Wichru. Przy wejściu do przełęczy trafiają na ciała barbarzyńców. Bohaterowie wpadają na orcze plemię i zostają schwytani. Z niespodziewaną odsieczą przybywa Safira. Drużyna znowu jest kompletna. Bohaterowie kontynuują podróż do Kuldahar. Jesteście w drodze do Kuldahar. Cały czas będąc świadkami tego, jak niestabilna jest pogoda w Dolinie Lodowego Wichru. Zastała was burza, którą udało wam się przeczekać w jaskini. Po chwili po burzy nie było śladu, a wy ruszyliście dalej. Idąc do Kuldahar, macie wrażenie, że z każdym krokiem robi się odrobinę cieplej. Ciekawe, jak jeszcze daleko. Credo idzie w milczeniu. Ja powłóczam nogami, ledwo żywy. Mówiłeś, że dzień drogi, to... Co to była za podróż? Która? Bo było ich trochę. Właściwie od samego początku. Jedna z takich, nie wiem, gorzej wspominanych przeze mnie. Dobra, czyli co, już niedaleko, tak? Miejmy nadzieję. Jak tam... Jest. Droga? Co? Droga. Co jak droga? Ile no, jeszcze dokładnie? Jeszcze no dokładnie, to ja ci nie powiem. No nie byłam tutaj nigdy, no. Aha. Mogę wysłać Akamaru, wiesz, żeby na przykład pobiegł trochę, wiesz, szybciej do przodu, no nie? I żeby ewentualnie, okej, okay, podchodzisz do wilka, pogłaskałaś go, on szybko zrozumiał. Widzicie, że wilk was wyprzedził swoją drogą. To dosyć ciekawe, skąd ona ma tego wilka? I właśnie no. chcemy ją zapytać o Akamaru. Safira? No? Właściwie jak to się stało, że ten wilk do ciebie dołączył? No bo kiedy spadłam z klifu. To wtedy... no szłam. Burza śnieżna, no nie, natrafiłam na jaskinie i spotkałam Daela. Daela. Tak. I on mnie uratował. Kim był Dael? Albo jest. Wiesz co, no to jest elf i on... no on po prostu no mieszka tutaj, nie? Tutaj? Elf? No, to już takie średnio urodziła okolica, gdyby mógł no, wybrać... No tu są różne wioski, tak? On pochodził z jednej wioski, ale barbarzyńcy zarżnęli całą jego wioskę i on potem się zemścił. Znaczy chciał się zemścić, no i on pomógł mi, ja pomogłam jemu, on mnie uratował, pokazał mi trochę jak przeżyć w Dolinie Lodowego Wichru. I samotny elf żyje tutaj, w tym rejonie mroźnym. Tak. Cały czas w dziczy. Całkiem nieźle sobie radzi. Nie uwierzyłbyś, no. Czy myślisz, że ona miała halucynację? Nie wiem, no ma skądś tego psa, więc chyba... I jakby... właśnie, on miał jednego swojego wilka Ariocha i drugi Akamaru. No i jakby kiedy on na swoim wielkim wilku pojechał za barbarzyńcami... To tak jak ty. To on po prostu zostawił mi Akamaru. Ja nie pojechałem na tym wilku, chciałbym ci przypomnieć, padłeś jak długi, jakby skończyła się nasza waleczna jakim, szarża. Jakim wilku i kto padł? A właśnie, widziałem Aiko. To smutne. Co? Cały czas ją widzę i jakby u twojego pasa. Moment, bo ja nic z tego nie rozumiem, nie? Nie rozumiesz.
Aha, bo ty nie wiesz. A no ciekawy, jak miałam wiedzieć, wiesz? Ajko, przywitaj się. W śniegu. Witaj, głupia dziewczyno. Schowaj ją z powrotem, bo... może. Nie chowaj! Chciałam ci tylko powiedzieć, że ja teraz jestem dużo mądrzejsza niż ostatnio. Jestem mądrzejsza i bogatsza o doświadczenia. I... W życiu nie słyszeliście tak szczerego i przytłumionego śmiechu. Ja, szkoda czasu na takie gadanie do ciebie, bo i tak pewnie nic nie zrozumiesz. Nie będę gadać, ja po prostu ci pokażę, jak będzie... Safira, tak. Zanim się rozkręcisz, ona była człowiekiem. Co? Eiko była człowiekiem. Albo chyba człowiekiem. No i? W każdym razie jest przeklęta. To nie jest gadająca broń. To jest człowiek zamknięty w broni? Tak. Trochę się nie dziwię, że ktoś się zamknął, tak? Ale... A skąd ty to wiesz w ogóle? Powiedziała ci? Widziałem ją. Kiedy zmieniam swoją formę, wszystko, co mam przy sobie, staje się jakby częścią mnie. I wtedy mam okazję zobaczyć ją w jej prawdziwej formie. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli jak zamieniałeś się, załóżmy, nie wiem, w niedźwiedzia, to zobaczyłeś Aiko... Tak. Człowieka? Tak, a przy okazji sama przyznała, że tak jest. I co teraz? Odknęblowuję ją. Czy możesz nam więcej trochę powiedzieć o swoim życiu? Totalnie to, nie! Przynajmniej to, co pamiętasz? Rogasiu, nie rób mi tego. Ejko. Rogasiu. Wędrujemy już trochę czasu i mogłabyś powiedzieć coś użytecznego dla odmiany. Ale bez przyjemności, nieprawdaż? To nas nie interesuje. Interesuje nas twoje życie. Na pewno nie było przyjemne. Opowiem wam smutną historię, jak trafiłam na trójkę ludzi, którzy mnie znaleźli. Niezbyt urodziwych, niezbyt inteligentnych i teraz skazana jestem. Zasuwam. Nie wykręcaj kota ogonem! Teraz ci się nie uda, gadaj! Znowu słyszycie śmiech tam. Taki szczery, prawdziwy. Dobrze. Co my jakby chcemy zrobić z tą informacją, że ona była człowiekiem? Czy można jej jakoś pomóc, żeby wyszła z tego mieczu? Może jako człowiek jest bardziej... Będzie się udało pozbyć, jak będzie człowiekiem? Tak czy inaczej, a inna bajka. Co? Z innej... Jest jeszcze jedna wieść. Nie mogę się z nią rozstać. Znaczy, tak się przywiązałeś, tak? I... Nie, no ale to też... Jest przeklęta. No... Ale jest przeklęta, no rozumiem, człowieka także, zamknęli nie, w mieczu. Nie, ja się nie mogę jej pozbyć, jestem jej właścicielem i nie mogę się jej pozbyć. Jestem do niej... Serio? Tak, a ja chodzę z wami. No właśnie, nie, jakby spoko, znaczy, wiesz, to akurat można łatwo rozwiązać, ale... Dziękuję, Aiko. Dziękuję, Aiko. Ale... nie no, nie wygłupiam się, no kto by cię, wiesz, kto by cię wyciągał z tego, od orków, tak? Czy tam troli, kto by ci po prostu ten, podawał pomocną dłoń, kiedy zjeżdżasz w dół, no. Jakby w drugą stronę tego nie ma, ja wiem, ale wiesz, no tak. Mogę się wam jeszcze przydać. Poza tym ja mam teraz, słuchajcie, tyle informacji, żeby sobie nawet nie zdajecie sprawy. No. Beze mnie możecie nie przetrwać. Czeka nas ledwo dzień drogi, może zdążyć. O, dzień drogi, to tak się łatwo mówi, dzień drogi. Czy ty wiesz, co może się wydarzyć w dzień drogi? Masa rzeczy. Pamiętam, co się wydarzyło. Masa niebezpieczeństw. Wiesz. Poza tym cała ta dolina, samo życie tutaj, samo w sobie, tak? To jest dopiero, słuchajcie, jedno wielkie, non-stop czyhające niebezpieczeństwo. Trzeba dobrze wiedzieć, co robić, żeby przetrwać. Brzmi jak dom. Podniosłaś mnie na duchu. Jeszcze bardziej chcę się tu znajdować. Powiedział Leoś, trzymając swój zamarznięty bukłak. On sobie nie radzi. Widzę. A ty sobie radzisz świetnie. Chciałbym ci przypomnieć naszą podróż. A co nie tak? Prawie nas zamordowałeś. To nie jest prawda. To jest prawda. Leoś? Tak? Czy ty trzymasz bukłak z wodą przy pasie? A gdzie mam go trzymać? Tak, to my daleko nie zajdziemy, mój drogi. Nie zajdziemy tak daleko. Otóż, bukłak z wodą należy trzymać
przy ciele, pod kożuchami, wtedy woda nie zamarza. No teraz jest raczej dość zimny, więc nie zamierzam go tam wsadzać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Szybko się uczysz, widzę. Szybko się uczysz. No. Możemy, nie wiem, wiesz, na przykład później rozpalić ogień, albo jak już dojdziemy do tego Kuldahar, to wiesz, możesz sobie rozgrzać ten bukłak, no coś wymyślimy, nie? Ale pamiętaj. Dobra. Zanotuję na przyszłość. Safiro, czy zwiedziłaś daleko teren przed nami, czy nie? Kto? Że dam czy dalej? Byłaś dalej? Tak. Nie. Doszliśmy do przełęczy, walczyliśmy z barbarzyńcami. No i później właśnie Dael pojechał dalej ich gonić, bo część z nich uciekła. Vendetta? No, wybili całą jego wioskę. Kobiety, dzieci, on chyba sam tylko, tak, sam przetrwał. Całą jego rodzinę wyrżnęli. Też bym był zły. O. No wiesz, ja mu pomogłam trochę się zemścić, on mi pomógł oczyścić przełęcz, bo inaczej byśmy nie przeszli, tak byśmy musieli z nimi walczyć. Bo to jest jedyna droga. Wszystko jest na dobrej... Wam się faktycznie byli martwi, nie była lawina. Wszystko jest na dobrej drodze. Też tak mi się wydaje. Chociaż, a wiem, najważniejszego wam nie powiedziałam. Najważniejszego. Rozmawiałam z nim o Auril. No, co o Auril? O, dobra, to jest dość istotne. No, nie jest dobrze chyba. No nie, od samego początku nie było. Generalnie to on mi powiedział, że dziwne jest w ogóle to, że przetrwaliśmy tą, jakby to spotkanie, nie? Wtedy co, pocałowała Imona, nie? Mhm. On się rozsypał. Pop. Pamiętamy to wydarzenie. Właśnie. Dość dobrze. Dobrze, no już. No już dochodzę do, jakby wiesz, do końca. I on mi powiedział, że to jest dziwne, że w ogóle uciekliśmy, więc stwierdził, że ona raczej dała nam uciec i że chyba musi się kryć za tym jakieś większe, wiesz... Dlaczego nam dała uciec? No, o właśnie, to jest pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, on tak powiedział, ja nie wiem, czy tak było, nie? On tak powiedział, że ona raczej nam dała uciec i pewnie raczej jesteśmy w niebezpieczeństwie i raczej, że to nie za dobrze, że w ogóle ją spotkaliśmy. A jak nam jeszcze dała uciec, to pewnie tam jakieś są, wiesz, inne takie te... Albo my jesteśmy niebezpieczeństwem. Myślisz, że jesteśmy tak groźni? Ja wcale nie chcę tu być. Ja nie wiem. Aha. Ale twój patron chce, żebyśmy tu byli. To jest... Nie, żebym ja tu był. Jakby do was to... Nadal. To znaczy, no generalnie... Jemu najmniej z nas wszystkich ufam. Ja też. Ale jakby, no nie mam za dużego wyboru, nie? No pasujecie do siebie jak dwie połówki chleba, nie? Także... ale, dobra, jeszcze jedna rzecz. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, wiem. Auril ma jeszcze inną postać. Okej. Okay. W sensie ona sama ma inną formę. Nie wiem, czy potrafi przyjmować jeszcze inne formy, ale jest ta ładna kobieta, która się świeci diamencikami i jest jeszcze jakieś paskudztwo z ryjem sowy i chyba jakimiś wielkimi rogami, czy coś takiego. Paskudztwo z ryjem sowy i wielkimi rogami. No, że łeb sowy. On mi tak powiedział, że łeb sowy i chyba jakieś wielkie rogi, no coś takiego. Potrafi zmieniać postać. Pamiętasz? Na pewno są znane te dwie. Co pamiętasz? Widzieliśmy coś. Znaczy, nie wiadomo czy ją, ale widzieliśmy paskudztwo z głową sowy i wielkimi rogami. Jak to widzieliście? Znaczy, nie wiem, czy było takie paskudne, no słówka jak słówka, ale... Widzieliśmy... No postać z łbem sowy. Widzieliśmy z daleka, podejrzewaliśmy, że to albo barbarzyńcy, którzy noszą takie totemiczne maski, prawdopodobnie wyznając Auril pod jej postacią w tak... Tego nie wiedziałem. To ma sens. Barbarzyńcy to by wam nie dali uciec. Przyszliby, zarżnęliby was i by poszli daleko byli. Albo mnie się wydawało, że to mógł być Sowo Niedźwiedź, ale kiedy mówisz, że tak, takie stwory, ale kiedy mówisz, że tak wygląda postać Auril, no, zgadza się z opisem. Czemu Auril miałaby nas śledzić i nie chcieć zrobić nam krzywdy? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, chciałbym ci przypomnieć, że ona chciała nam jakby zrobić krzywdę. No, na pewno nie przyszła do nas jak do kolegów po tym, jak ten gentleman kopnął jej kapliczkę i raczej ledwo uszliśmy stamtąd z życiem. To nie było tak, że ona nas nie chce skrzywdzić. Chciała. Zabiła Imeona, tylko Imeona. I jeżeli jest tak potężna, jak się mówi, nie miałaby problemu w zamrożeniu nas wszystkich i zabiciu jednego po drugim. Tam, wtedy. Uciekliśmy tylko na nogach
No i wpadliśmy w zamieć. Słuchaj, a to może mieć jakiś związek na przykład, bo czepiliście się mnie jak rzep psiego ogona i mojego patrona, którego zresztą w sumie możecie się czekać, bo co prawda jest bardzo fajny i opiekuje się mną, tak? Jego mać. To jednak chyba Safira miała siostrę związaną z kultem Aurin. Może to jest inny trop? Jestem pewna do końca, czy... Znaczy, słuchaj, ja nie jestem pewna do końca, czy ona jest związana z kultem Aurin. Ale z tego, ale co tak opowiadałaś, jakby było to troszkę... No słyszałam nieraz za drzwi Auril, znalazłam ten lód w domu, później jak wyrwałam tą kartkę z tej księgi, no to tam było, tak, że jakieś roztapianie lodu większego od dłoni, tak, na sobie czy coś takiego, no skąd u nas w domu by się miał znaleźć lód, no i cały czas mówiła o Kuldahar, więc no to mi się tak składa, no. Masz rację, Lionel, to jest drugi trop. Być może przez to, że twoja siostra jest w kulcie, to... Auril liczy na to, że i nas wciągnie, albo coś podobnego. Ja nie mam pojęcia, co tam, gdzie jest moja siostra, co robi moja siostra. Po cholerę ona tu polazła i wiesz, gdzie ona teraz jest? Może się za nami wstawiła. Może. Nie, bezsensownie to brzmi. Czemu? To jednak mimo wszystko jej siostra, nie? No dobrze, no ale na dobrą sprawę my szliśmy dopiero, my się poznawaliśmy, my dobra, możemy, wiesz, no my teraz jesteśmy bardziej jakoś tam zżyci ze sobą, tak? Mhm. No ale wtedy, kiedy spotkaliśmy Auril, byliśmy dokładnie na takim samym położeniu jak ten chłopek, który kopnął w kapliczkę. No tak, ale to, że my uciekliśmy z tobą, może być równie dobrze tylko i wyłącznie dziełem przypadku i szczęścia, tak? Może że być. Akurat nas tak nie zasypało. To prawda. Słyszycie wilka. Wskazuję wam drogę. Mhm. Ja mu wyciągam jakieś żłapkę króliczka, coś znaczy tam jest troszkę. Jest kilka metrów od nas. No ale wyciągam mu i czekam, wiesz, aż on przyjdzie, żeby mu dać coś do jedzenia. Zasypała nas, ale nie upewniła się, że nie żyjemy. Może kto pierwszy wyszedł z śniegu, pamiętacie? No nie wiem, ja chyba, potem kopałam za wami. Tak, i mnie wykopałaś. No. Może? Mi się wydaje, że to jest... Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że trochę idziemy już za daleko w dobra, tych rozważania. Dobra, nie no, zobaczymy, nie no, tak czy inaczej, no na razie to są puste insynuacje. Inaczej, bez... jeżeli widzieliście Auril w postaci sowy, to chyba... No to jest źle na pewno. Poza tym Dael mówił, że jakby może też dlatego przeżyliśmy, że była w tej postaci kobiety. Mówił, że chyba ta postać sowy jest groźniejsza, tak. Dobra, ale z drugiej strony to faktycznie też w teorii, skoro tak to przedstawiasz, to w sumie nas chyba też nie chce zabić, jeśli to faktycznie byłaby Auril. No tak, no. Ale z drugiej strony, aha, no czemu by nas obserwowała? Bo to, że nas nie chce zabić, no to nie wiem, czy ona chce zabić cały świat, czy nie, bo to jakby jest kwestia drugorzędna. No nie wiem. Nie wiem, za dużo jest niewiadomych jak na razie. Trochę się martwię, że to my możemy przynieść zło do Kuldahar. Wydaje mi się, że jakby, wiesz, Auril chciała, to chyba nie bylibyśmy jej do tego potrzebni, żeby sobie zrobiła coś w Kuldahar, nie? Nie wiem, może Kuldahar odpiera jej emanację. No dobra, ale wiesz, no... Dobra, jak odpiera jej emanację, to my tam też nie wejdziemy, nie? Coś nas weźmie i... Okej, no to co? Chodźcie, Akamaru nam wskazuje drogę, chodźcie za nim. Poczęstujcie się jak oddami. To nie jest taki zły pomysł. Wezmę, no. Bierzecie jagódkę. Mhm. Akamaru wskazuje wam drogę. I schodzicie w dół między dwa szczyty górskie, po czym waszym oczom ukazuje się skalista, wąska droga. Kręty szlak jest stromy. Prowadzi do płaskiego obszaru, który w niczym nie przypomina żadnego innego miejsca w dolinie lodowego wichru. Widzicie mieścinę zbudowaną na korzeniach wielkiego dębu. Drzewo promieniuje ciepłem, dzięki czemu Kuldahar i okoliczne pola uprawne mogą przetrwać w surowym otoczeniu gór. Z każdym krokiem robi się wam coraz cieplej. Gałęzie są tak ogromne, że stanowią naturalną barierę dla śniegu. Zbliżając się, widzicie ludzi, którzy nie są odziani w ciepłe futra. Podłoże, po którym stąpacie, przestaje być masą skał głęboko wpojonych w ziemię. Pod stopami czujecie uginającą się pod waszym ciężarem roślinność. No i jakby tu mi się trochę bardziej podoba. Wow. Ja przyklękam, dotykam roślinności.
Wdycham powietrze. To drzewo samo w sobie emanuje ciepłem. No, to jest naprawdę duże drzewo. Kredo uśmiecha się i... Jak to jest możliwe? Niesamowite. To przecież... Może tu jest karczma. To jest ciepło. Chodźmy w końcu położyć się na czymś, co nie jest twardą, kamienną posadzką, mrożącą tyłek. Bukła, jak ci się roztopi. No. To teraz to ja tym bardziej się dziwię, że... Chodźmy. Co? No nie, chodź, nie, masz rację, dziwić się będę później, no, idę, a Kamaru tam, wiesz, go, chodź, i idziemy, no. Idziecie, głaszczerze Kamaru, i przychodzicie po tej stromej drodze, jesteście coraz bliżej. Drzewo rzeczywiście jest ogromne, rozrasta się na całe miasteczko. I chodzenie między, po Kuldahar w ogóle, między domami jest dosyć utrudnione przez wielkie korzenie, które tam są. Ale dajecie sobie radę bez problemu. Podchodzicie bliżej. Witam. Zatrzymuje was mężczyzna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani raczy ta wyjaśnić, jakim cudem udało wam się przedostać przez przełęcz? Z wieloma trudami. Z bardzo wieloma też trudami. Też się zastanawiamy. No nie było łatwo. Obok widzicie małego chłopca, który się tam... No cóż, jestem na przykład wielkim czarownikiem i... Jakim czarownikiem, ten chłopiec? Magicznym. Jakim? Strasznie magicznym. Jakim? Abrakadabra, takie robię. Jestem Safira, jestem łowcą, to jest Credo. Jestem Credo. Jest druidem, a to jest Lionel, jest... Mały. Lionel z Neverwinter? To ja. Mogę autograf? Naturalnie. To pójdę po książkę. Co tu? I poleciał po książkę. Widzicie, że przychodzi z trzema takimi samymi książkami. Mogę autograf? I podaję ci książkę. Do pewnie? Pisania. Ja tak patrzę z czegoś, co na księgę. Ale gdzie pan ma swoją złoty płaszcz? Straciłem w trakcie podróży. To była naprawdę bardzo ciężka podróż. Podpisuję. O, widzę, że dzieło... Dzieło, prawda, prawdziwego mistrza pióra. A jak to było z tymi smokami? Smokami? Jest. To nie było pisane w księdze? Nasz przyjaciel jest bardzo skromny i wiele... Tak, ale co pan wtedy czuł? No cóż, strach i poczucie obowiązku, że jednak musimy dać sobie radę. Jak będę miał kiedyś więcej... A z tą wiedźmą? Z tą wiedźmą, no nic, no udało nam się, prawda, jej niecne knowania rozszyfrować i... Jakie knowania? Wspaniała książka. Tak wiele nam nie powiedziałeś o swoim życiu, Lionel. Niech pan mówi! A teraz aktualnie nie mam czasu. Z chęcią, prawda, opowiem ci o wszystkim, ale no przecież od czegoś te książki musiały wyjść. Jesteśmy uratowani, Lionel z Neverwinter, i zaczął biegać po całej okolicy i krzyczeć. Ten gościu, co stał przy was, aha, rozumiem, tak, ukłonił się wam i odszedł też, no. Nie poczekaj, bo to jest dobre, posłuchaj. Księga opisuje przygody największego bohatera znanego w całym Fejrunie. Lionel Percival Wulfric Brian Jessica Dumbledore, zwany Lionelem z Neverwinter, bohater o nieskończonej wiedzy magicznej, obiekt pożądania wśród kobiet, dla mężczyzn wzór do naśladowania. Lionel to mężczyzna o ciemnych włosach, no to by się zgadzało, i pięknym uśmiechu. Zawsze ubrany jest w złote szaty, ma ze sobą swe księgi i broń na wypadek niespodziewanego ataku wrogich sił. Bohater odznaczony w całym kontynencie. Kawaler Orderu Merlina III klasy i pięciokrotny laureat nagrody najbardziej czarującego uśmiechu? To właśnie ja. Widzicie, z kim macie przyjemność podróżować? Co to jest? Podpisz tutaj. Już się podpisałem. Poczekaj, bo to też jest dobre. Walczyłeś z goblinami, smokami, czerwonym kapturkiem, rozpłunką Bambi?
Tak. Kontra insygnia śmierci. Tak. Kontra 365 dni. To był ciężki rok. Kontra... Ten rozdział pominijmy, ale... Kontra Orochimaru, Tajna Loża Szyderców i Charizard? Tak. To był smok. To był wielki, ognisty smok, pustoszący, krajny... Posłuchaj, ja myślę, że nie musisz... Poczekaj. Ten jakby, Alabasty. Wiesz, ja ci coś powiem. Ten antrykot bzdur, to ty sobie zostaw dla tych ludzi, ale, nie? Ale... ja chcę kopię. Znaczy, my sobie możemy poczytać ten antrykot. No, śmiało. Nie, w sumie, czekajcie, młody już poleciał. Jedną tak. podpisałeś, zostawił wam drugą. A zostawię nam książkę. Z rozpędu. Poczytamy sobie dzisiaj wieczorem. Poczytajmy. Dopowieści. Tak, no, opowiesz, chcę, żeby się... dopowiesz nam szczegóły, jak to było, bo w każdym tym przypadku. Lionel, co to jest? To są historie moich przygód. Dobra, przestań zjaśniać, tylko mów. Wiesz, jak ilu ja takich ludzi widziałem na drzewach rozwieszonych w mojej rodzinnej krainie? Wiesz co, powiem ci tak, rozmawiałem ze swoim patronem i ja mogę jeść mięso, powiedział, że tak czy inaczej w piekle wyląduje, więc nie zamierzam sobie odmawiać... ci, co tam wisieli na drzewach, też walczyli z Bambi i Orochimaru? No, muszę przyznać, że to jest jedna z ciekawszych wersji różnych historii. Czekaj, kto to napisał? Adrin Kagrek. No nie znam. Mój przyjaciel. A, to znaczy nie, ten... Mój przyjaciel! Kronikarz. Okej, kronikarz. Dobra. Kronikarz. To ja już wszystko rozumiem. Dobrze, nie pogrążaj się. Ja już wszystko rozumiem, dobrze. Schowaj to, bo to będzie... Poczytamy sobie wieczorem. Chodźmy, bo ja myślę, że bohater powinien iść przodem, prawda? Naturalnie. Prowadź nas. Szkoda, że zgubiłeś te złote szaty po drodze, bo to szkoda, szkoda. Bardzo szkoda. Korzenie Wielkiego Dębu nie pozwalają wam się poruszać swobodnie. Domy mieszkańców wryte są na stałe, w pień drzewa. Na północny wschód zauważacie coś na kształt rynku. Widać posąg. Napis na nim głosi pamięci arcydruida Tolbena, założyciela Kuldahar. Kątem oka dostrzegacie sklep, zakład kowalski, kaczmy i świątynię. Jeden z budynków przy wejściu do Kuldahar jest cały pokryty mchem i porośnięty dzikim pnączem. Natomiast daleko zauważacie kształt niepasujący do okolicy. Wysoko ponad domami widzicie statek. Z tej odległości żaglowiec. Tylko zamiast żagli jest młyn. Ale jak statek? On co, wisi statek? Znaczy jest tam statek? Latający. Jest na ziemi. Aha, jakby. Okej, okay. Statek. Na zniesieniu. Statek? No cóż. Od czego by to zacząć? Nie mam pojęcia. Od karczmy. Zamierzam zjeść jakąś bardzo mięsistą potrawę i wyspać się. Czy to by się nam przydało, to jest racja, bo... Co prawda ja byłem jak łódzki, ale prawdę powiedziawszy, już mnie podniesie strawność. A Kamaru jest na pewno głodny. Tyle, co ja miałam przy sobie, to dla niego to, wiesz, tylko na chwilę, a... On też jest przemarznięty na pewno. Przepraszam, dobry człowieku, mówię podchodząc. Tak, witam. Chcielibyśmy zjeść coś i odpocząć. Kto nas może ugościć? A no to zależy, no. Można iść do świątyni, chociaż w świątyni to raczej pobłogosławieństwo, prawda? Tutaj mamy świątynię Ilmatera. Mhm. No jest korzenna piwnica. Gdzieś, żeby móc zjeść dobry posiłek i zostać na dłuższy odpoczynek. No to pewnie do korzennej piwnicy, może do świątyni. A panie, po co wyście tu przyszli? Mamy naszego druida, Arundela. Zadajemy sobie to pytanie, odkąd wyruszyliśmy. Bardzo chętnie bym go poznał. I wskazuje ten dom porośniętym mchem z pnączami. Może idźcie do korzennej piwnicy, a ja chciałbym jeszcze teraz porozmawiać z Arundelem. Ale poczekaj. Dziękujemy ci, dobry człowieku, dziękujemy ci bardzo. Bardzo ci dziękujemy. Odwdzięczam się monetą. Dziękuję. Poczekajcie, jeżeli to jest druid, który tutaj jest, no, okoliczny druid, tak? No. No to może chodźmy wszyscy, bo może dobrze, wszyscy się dowiemy. Dobrze, ja też bym chciała trochę coś może, wiesz... Znaczy, to nie wspaniale, ja myślałem tylko, że Lionel będzie bardziej cenił sobie swojego pieczonego kurczaka niż mądrą wizytę u kogoś inteligentnego. Nie kurczaka, mam ochotę na dziczyznę. Dobrze, ale ten twój patron też przysłał cię tutaj
Żebyś zobaczył drzewo? No pewnie no. Nie, tylko po to, żebyś zobaczył drzewo, tak? Znaczy zobaczyłem drzewo i chciałbym się go zapytać, czy jakby mogę stąd już iść najbliższym transportem na południe, tak? Tak czy inaczej, ja chcę się wybrać do Arundela, tak? Ja bym poszedł. Dobra. Chodź, za chwilę odpoczniemy, okay. No. Tu już jest... Może jestem... sam wyglądał w karczmie. Kredo, który był wykończony do tej pory, kiedy usłyszał, że tutaj jest druid, no, nowe siły w niego chyba trochę wstąpiły. Patrzę, czy mi się bukłak trochę jakby... I rusza w tamtą stronę. Tak, jest w ogóle gorąco w tych futrach. Pierwszy raz od bardzo dawna. Bombię sobie tego bukłaka do zera, ściągam pierwszą narzutę, przewieszam przez ramię. Patrzę się, czy mam złoty płaszcz. Mam wystawne ciuchy. Możesz mieć. Mogę mieć? Możesz mieć. Mam w tych żółty. Jest taki mocno żółty, tak? Dobra. Narzucam go na ramiona. Okay. Tu jest mój złoty płaszcz. Może to zastępczy, on jest bardziej żółty i tani. Dobra. No tamten stracił... Tak, oryginalny straciłeś. Oryginalny straciłem. Prawda? Prawda. No, Lionel, potężnym czarodzieju. Ruszam tak, człapię przodem do tego druida. Okej, okay. Widzicie nietypowe drzwi, to znaczy trzeba je popchnąć i jesteście wewnątrz. W pomieszczeniu panuje półmrok. Kamienne ściany porośnięte są z każdej strony roślinnością. Czujecie zapach roślin, widzicie grzyby. Zauważacie duży ołtarz kształtem przypominający złotawą skorupę żółwia. W pomieszczeniu jest kilka ksiąg i fiolek nieznanego pochodzenia. Widzicie wysokiego i postawnego mężczyznę z założonymi rękoma. Jakby na coś czekał. Ubrany jest w szatę. Po chwili widzicie, jak gładzi się po długiej brodzie. Witam. Myślałem, że się już nie doczekam. Misz Arundel. Jestem Arundel. Znany niektórym jako arcydruid z Kuldahar. Nalegam jednak, byście oszczędzili sobie formalności i mówili do mnie po prostu... Arundel. Tytuły zdają się służyć jedynie próżności i niewiele z nich pożytku w tej małej, górskiej społeczności. Kredo ma to... Śmiem wątpić, ale Safira. Miło poznać. Jestem Kredo. Wysłał nas tutaj Dante. Nie, Dante. Cóż, złe wieści pędzą po tych górach niczym na skrzydłach ptaka. Wiem o waszej wyprawie. Jesteśmy. Imię on nie żyje. Jego śmierć nadal tkwi głęboko w mojej pamięci. Był moim przyjacielem. Usiądźcie. Siadam biorę Kamaru tak koło mnie, żeby sobie też usiadł, nie? Ja przebieram z nogi na nogę i nie bardzo mogę usiąść. Na pewno jesteście głodni. Rozdaję wam jagódki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, jakby stęskniłem się za tym smakiem. Ci. Oczywiście, częstuję się. Czy znałaś nam tego? Znasz Dantego? Tak. Wiesz, po co mnie tu wysłał? Nas? W tych górach działają groźne moce. Moce pragnące zburzyć delikatną równowagę, którą my staramy się utrzymać od wieków. Auril? Tego nie wiem. Chodzi o zło, którego nie widać. Ale jego obecność jest oczywista. Wszystko to dzieje się na naszych oczach. Równowaga zachwiała się. Wizja Imeona, nienaturalna pogoda, coraz więcej potworów na przełęczy i seria porwań, które mają tutaj miejsce. To wskazuje na obecność czegoś złego i potężnego. Nawet zwierzęta wyczuwają, że coś jest nie tak. Siadam teraz. Czyli macie porwania. Właśnie, jakich porwań? W sensie, czy to jest ktoś, nie wiem, losowo, co są osoby wybierane? Nie wiem, dzieci, starsi, kobiety, wszyscy? Porwania. No tak, to okropne. Zaczęło się od opowieści. Towarzyszy kilku podróżników porwanych w czasie snu podczas obozowiska w Przełęczy. Nie przywiązywaliśmy wagi do opowieści, bo takie przypadki zdarzały się w tych górach. Ale pewnej nocy zaginął syn Conlana, Shimish. Conlan to nasz kowal. Następnego ranka całe miasto szukało chłopaka, ale bez skutku. Po prostu zniknął. Zniknął bez śladu. Kilka nocy później zniknęła kolejna osoba, Megan Potts, miejscowa akuszerka. Jej mąż, Kalel, prawie oszalał ze zgryzoty. Nie mówiąc prawie nikomu, chwycił za miecz i wyruszył po ciemku na poszukiwanie żony.
Od tego czasu słuch o nim zaginął. A teraz porwania zdarzają się coraz częściej. 3 dni temu zginął Ejdan, właściciel oberży Wieczorny Cień. Czy jakikolwiek trop udało wam się albo zwierzętom wychwycić? Nasze zwierzęta są jakby ogłuszone. Natomiast ja nie znalazłem żadnego tropu. I wiesz, że kiedy druid ci to mówi, to jest źle. No. Chcielibyśmy jakoś pomóc. Widzieliśmy Auril na własne oczy. To ona zabiła Imeona. Podejrzewam, że to może być sprawka jej kultu, jednak wiem, że Auril słabnie, natomiast kiedy pojawia się taka pogoda jak teraz, jest silniejsza, bardziej groźna i bardziej niebezpieczna. A czy ten jej kult ma gdzieś... Znaczy w sensie, no pewnie się ukrywają, tak? Nie wiadomo, gdzie mają swoją jakąś siedzibę, jak ich rozpoznać. Auril żyła na tych terenach zawsze. Pogoda w tych górach była zawsze zła, ale nie aż tak jak teraz. Dlatego myślę, że to coś więcej. Gwałtowne, trwające kilka dni burze przetaczają się przez dolinę, po czym znikają równie szybko, jak się pojawiły. Jest zaledwie połowa opadających liści, a przełęcz już jest pokryta śniegiem. To, że tutaj dotarliście, jest prawdziwym szczęściem. Albo wcale nie jest przypadkiem. Tylko efektem naszych niebagatelnych umiejętności. Powiedzmy, że nie wierzę we wszystko, co zostało napisane. Myślę, że to bardzo rozsądne. Ja myślę, że teraz Credo zaczyna odczuwać z powrotem całe zmęczenie. Chyba musimy odpocząć i zastanowić się, co dalej i jak możemy tutaj pomóc. Zło zakaża to miasto jak choroba. Kiedy cierpią ludzie, cierpi też dąb. Choroba atakuje równowagę. Psuje ją samą swoją obecnością. Już teraz ciepło, które bije od wielkiego dębu, zaczęło tracić na sile. Jeżeli nie przerwiemy tego stanu rzeczy, dąb, jak i miasto, umrą. Nie możemy do tego dopuścić. Ludzie nie mają dokąd uciec, zwłaszcza teraz. No dobrze, ale jeżeli załóżmy, że jest to problem z Auril i jej wyznawcami, jej kultem, to nawet nie wiemy, co my mamy zrobić. Wiemy, mamy ich szukać, jak ich można rozpoznać, jak... Odpocznijmy teraz, proszę. Nie chcę się wymądrzać, ale to niekoniecznie musi być Auril. Ja wiem, że to niekoniecznie musi być Auril. Znaczy, nie chcę się wymądrzać, no chcesz? Znaczy nie. Poparty moją głęboką wiedzą i doświadczeniem, nie zawsze rozwiązanie sprawy jest tak oczywiste. W każdym razie Auril jest. Auril była zawsze. Ja proponowałbym zacząć od rekonesansu w Dolinie Cieni. To niedaleko stąd. Mrok nigdy nie ustępował z dna tego małego kanionu. Jak gdyby nawet światło słoneczne obawiało się tego miejsca. Pomiędzy cieniami wąskich ścian skalnych w dolinie ukrytych jest wiele krypt. Krążą plotki, że w zakurzonych grobowcach budzą się umarli, wychodząc na nowo pomiędzy ludzi. Brzmi jak trop. Jak coś, czego nie chciałbym badać? No dobra. No, a do tej pory nikt tam nie poszedł do tej Doliny Cieni, żeby sprawdzić, czy tam może być problem? Musiałbym iść sam. Rozumiem. Narażając miasto na to, że straci... Jedynego potężnego obrońcę. Nie chcesz historii do kolejnego rozdziału Księgi o Lionelu? Jak widzisz, nie ja to spisuję, ale myślę, że tak, potrzebują pomocy bohatera. Może Safira by spisała następną pełną część przygód. Myślę, że nie jej... Ja się do tego nie nadaję. Zdolności... Sztuka to nie jest moja bajka w ogóle. Tak. Nie. A może ja się postaram coś napisać. Dobrze, no chodźmy. Odpocznijmy, proszę. Dobrze, no chodźmy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za... Arundelu, rozmowę. Chyba pójdziemy do karczmy. Arundelu, odpoczniemy i wrócimy
zastanowimy się, co zrobić i chyba za twoją radą faktycznie zwiedzimy tamto miejsce. Jeżeli tak widzisz, że ma to sens i że tak możemy pomóc. No. Nasz brat prosił mnie, Credo, abym pokazał ci ścieżki równowagi. Jeżeli będziesz gotowy, przyjdź do mnie na trening. Zobaczę coś na szybko. Oczywiście, mistrzu. I kiedy wychodzicie, słyszycie jeszcze od niego... Aiko to osoba będąca świadectwem równowagi. Posiada ten sam dar, który posiadał Imeon. Słyszałem tylko pogłoski, ale pogłoski o przekleństwie. Zatrzymuję Myślisz, że prawdziwa Aiko jest jeszcze gdzieś w tej broni? Zatrzymuję się w drzwiach, kiedy już wychodzi, bo rozumiem, że wychodziliśmy, tak? Zatrzymuję się w drzwiach, odwracam. No. Patrzę na niego. Wiem, że jest. Widziałem ją. W takim razie w tej kwestii również chciałbym ci ofiarować swoją pomoc. Credo za nie mówił, ale tylko kiwa głową. I kłania się. Ukłonił się wam, wychodzicie. Czyli co, ten rozwrzeszczany kawał żelastwa jest jakby kluczem do równowagi? Oczywiście, zdarzały się też takie przypadki. Ale co? Dobra, słuchaj, ej, umówmy się, dobra? Umówmy się na coś. Przed nami nie musisz udawać, okej? Okay? Dobra. Dziękuję. Ale umówmy się w coś drugiego. Wy też nie burzcie mojej legendy, gdyż jakby jest ona bardzo dochodowa. I... No przecież nie gram na dwa ognie, nie? Widzicie dzieciaki? Lionel! Tu jest Lionel! Pokazuję palcem. Piękny uśmiech. A gdzie masz różdżkę? Zgubiłem w trakcie podróży tutaj. Była naprawdę bardzo ciężka. Straciłem w zamieci prawie cały swój dorobek. A to prawda, że twoje łzy potrafią leczyć? Nie. Nie sprawiajcie, żeby płakał. Proszę was. Polecie. Aż tak? Daleko to zabrnęło? Musimy to poczytać. Dowiemy się, co potrafisz. No, tak. To bardzo wartościowe. Dobra, to przeprowadzimy rozmowę w karczmie, jak się rozsiądziemy. Okej. Okay. Witamy serdecznie w korzennej piwnicy. Co podać? Łóżko. Jedzenie i łóżko. Tak. I piwo. Ja jakby... Tak. Pokój razem. Może być. Tak. Tylko z trzema łóżkami. No to mam taki z czterema. To może być z czterema. Będzie pies miał gdzie spać. Dostajecie coś do jedzenia? Czy... Tak. Ja bym... Króliczka. Może być, a nie macie czegoś takiego bardziej wielkiego, tłustego? Króliki są raczej dość cienkie. Tu to ciężko. To niech będzie króliczek. Ja bym poprosiła jeszcze coś dla pieska, znaczy dla wilka, dla kamaru. W ogóle zobaczył go. Niech się pan nie boi, to on jest bardzo łagodny. No. Tak, widziałem. To też królika? Chyba ten, no. Jeden, a Kamaru jeden czy dwa? Wow. A Kamaru... Jeden, to szeknij raz. Przyklękam przy nim. Jak bardzo głodny jesteś? Bardzo, człowieku. Jest bardzo, ale to bardzo To głodny. Dwa króliczki dla Kamaru. Okej. Okay. Niech nie zje wszystkie na raz. I dla mnie jeden. Będzie go dla ciebie rogaty, przyjacielu? Ja muszę teraz odpocząć. Tylko łóżko. No to w tamtą stronę są pokoje. To ja idę usiąść. Ja też. Co? Nie! Siadajcie. Zapraszam. Dlaczego pan mi się tak przygląda? A tak jako. Pomyliłem. A z kim pan się pomylił? A tak się pomyliłem. Zostawiam im do czytania. A wezmę sobie do czytania. Wezmę sobie Widział do czytania pan kogoś wieczorem. Może podobnego do mnie? No moją barmankę. Ruby. Ruby jest pana barmanką? Znaczy, no właśnie już drugi dzień nie przeszła, ale pani podobna bardzo. Chwilę, drugi dzień ktoś nie przyszedł? W dobie porwań nikt się tym nie zainteresował? Jakby często zdarza jej się nie przyjść? Chleje! No tego to nie wiem, no nie wypada pytać, no. Nie no, jak nie przychodzi pracownica do roboty, to mi się wydaje, że najbardziej wypadało pytać. Podobna do ciebie! No tak. Od jak dawna tutaj?
Od jak dawno jest podobna, to nie wiem. Od jak dawno pracuje? No Ruby, przecież to... Jak ich tak biorę na, wiesz... Przecież Ruby to jest moja siostra. Tak miała na imię. Mhm. A od kiedy ona tutaj pracuje? A no już trochę! Już trochę! A jak znika tak, to jak potem wraca, to mówiła coś? No nie dostaje pensji. Znaczy, to ja rozumiem, ale mówiła, tłumaczyła się, dlaczego nie przychodzi? No nie. Nie. A pan nie pytał? No, o co? No dlaczego nie była w pracy? No, jak sobie radzę, to sobie radzę. No raz tylu, krzyczałem. Aha. Ale to chyba taka moja sprawa trochę, no. A nie, ja tak z ciekawości po prostu pytam, z ciekawości pytam. Dziękuję panu bardzo. Wiesz, Dorota, to nie jest tak, że przychodzisz na etat i podbijasz pieczątkę. No nie, no ja rozumiem, nie, ale wiesz, no... Siadacie sobie, rozumiem, że wszyscy jednak nie poszedłeś, tylko chcesz z nimi pogadać. Ja myślę, że przysypiając tak trochę jeszcze jest, skoro wyszła sytuacja z Ruby, to ja jeszcze z nimi siądę. No tam czekam na tego królika. Taki naprawdę wykończony, zmęczony. Nie chcę nic jeść, jagódki są fajne na, nie? No. No więc, okej, okay, mamy prop. Przynajmniej twój. Znika co jakiś czas, więc pewnie... Może coś... nie mówmy głośno. No ja wiem, no, ale wiecie, to pewnie coś z A, nie? Tak. No ale dobra, jeżeli ona tutaj... No dobra. Ale wszyscy w karczmie takie... No nie. Mhm. Dobra. Może poczytam. Zaraz, spokojnie. Nie, to brzmi wspaniale. Na przykład... Rozdział trzeci. Lionel kontra czerwony kapturek. Lionel szedł suchym lasem, nazbierać szyszek do tajnego eliksiru nadludzkiej siły. Po chwili jednak znalazł pobitego wilka. Lionel znał doskonale mowę wilków, dlatego zapytał wilka, co mu jest. Wilk odpowiedział, że został pobity i pogryziony przez mieszkającą w okolicy czerwoną kreaturę. Kryje ona swe oblicze pod kapturem. Jest nikczemna i zabrania mu spokojnie egzystować i odwiedzać babcię. Lionel zakasał rękawy. Niczego więcej nie potrzebował, aby pomóc biednemu, pogryzionemu wilkowi. Ruszył tropem stópek czerwonego kapturka. Kiedy go znalazł, odkrył przerażającą prawdę. Kapturek miał ze sobą wiele potężnych eliksirów. To oznaczało jedno. Wiedźma. Zagrażała ona nie tylko wilkom, ale również całemu światu. Lionel musiał działać szybko. Dobył swej magicznej broni i wyskoczył z krzaków. Lionel poruszał się po każdym terenie bezszelestnie. Rzucił szybko zaklęcie i czerwony kapturek zaniemowił. Lionel kroił bestię bez opamiętania. Ciach, ciach! Na przestrogę jej szkielet do dziś leży przy wejściu do lasu, a wilk może już bez przeszkód odwiedzać babcię. To była stara schorowana wilcza babcia. Tak, tak wynika z kontekstu. Piękna, no. piękna historia. Ja tam daję komaru królika, tak wiesz, po trochę. W sumie tego drugiego to mogę mu wziąć na później, w sensie jak schowam, zabiorę na później, poczekam chwilę, żeby też naraz nie zjadł wszystkiego. On jest wybiegany jakby coś teraz, chętnie sobie pocznie. Właściciel nie miał nic przeciwko temu, żebyś go wzięła do pokoju, ale patrzę na niego tak trochę. Ja myślę, że musimy wystawić sztukę teatralną. Ja mogę zagrać wilka. Strasznie się zainteresowałeś dołączeniem do ludzkiego społeczeństwa, jak na... Strasznie mi się podoba to, co widzę w ludzkim społeczeństwie teraz. Słuchaj, ja powiem ci tak. Ja jestem w szoku, jakby wiesz, słuchając tego dzieła, więc przypuszczam, że on to w ogóle musi być w szoku, wiesz. To jest... Chcesz zagrać czerwonego kapturka? Świetnie, tak. Ty zagrasz wilka, no elegancko. No. Mamy patent na biznes. Dobra, może zjedzmy i faktycznie nie gadajmy tutaj o niczym, bo... Tak, no, zjedzmy. Wiecie. Bo się pogryziemy. Mhm. Zjedzmy, wypijmy, chodźmy do pokoju i tam mi się wydaje, że będziemy mogli bardziej na spokojnie porozmawiać. Okej, okay. Zjedliście. Ludzie wam się dalej przyglądają, ale nic nie powiedzieliście, więc wiecie, że nic nie usłyszeli. Mhm. Poszliście, jesteście... Chyba z skrępowania głośno to czytałem. No patrzyli, słuchali. No i jesteście w swoim pokoju. Mhm. Jest dosyć przytulnie, to znaczy, no wiecie, odmiana po skałach i lodowatej przełęczy to jest dosyć duża. Mhm. No to ja trochę, wiesz, co tam tych futer i tego wszystkiego zrzucam z siebie, tak wiesz. Macie kominek swój rozpalacie, jest naprawdę błogo.
suszę też te rzeczy trochę, wiesz, no na pewno po tym śniegu wszystko przemoczone, nie? Więc, więc tam daję suszę. Kredo się zwija w kłębek na sieni. Dobra. No to ja śladem Safiry również rozwieszam swoje bety. Dobra, więc magiczny, gadający miecz jest kluczem do równowagi. A tak, Aiko, chcesz... Siostra naszej łowczyni coś tu ewidentnie kombinuje. No myśli, że ona może się wykradać do tych jaskiń? No, możliwa. Znaczy, słuchaj... Znaczy, no generalnie gdzie znika? To właśnie nie pytaliśmy, gdzie ona mieszkała. A z drugiej strony, czym miałby nam powiedzieć? Przecież no nikt nie musi się, prawda... Może też mieszkać tutaj, są pokoje, tak? Ale... Tak. Wiesz, bardziej mi chodzi o to, że tak, albo będziemy mieć szczęście i jeżeli nie ma jej od dwóch dni, to jutro, pojutrze wróci, albo już znikła na dobre. No. Jeżeli, wiesz, tak. Jeśli nie mamy szczęścia. Jeżeli, jeżeli... Jak zareaguje, jeżeli... jak dowie się, że tu jesteś? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć. Wiesz... No, uciekła z domu po to, żeby iść do Kuldahar do jakiejś Aurin, tak? No to nie jest, wiesz. Raczej nie wie, że za nią idziesz. No na pewno nie wie. Znaczy, może się domyślać. Na pewno nie wie, wiesz. Możemy założyć, że nie wie. Dobrze, ale spotkaliśmy Aurin. Ja nie wiem, jak tam bogowie działają ze swoimi kultami, tak? Ale no wiesz. Czemu miałaby ciebie poznać albo jej powiedzieć coś takiego? Może myślała, są podobne. Może myślała, że to... Czy Auril mogła ją pomylić z Rudy? Pytanie, czy Auril zna każdego swojego wyznawcę, chyba że ona jest jakąś wysoko postawioną kapłanką. No, ale ona niedawno tutaj przybyła, nie? I ona dopiero rozpoczynała praktykowanie. No, przypuszczam, że daleko jej do wysoko postawionego kapłana. Chyba, że wsławiła się jakimś nikczemnym czynem. Ja myślę tak, jeżeli Arundel powiedział, że w tej Dolinie Cieni są jakieś krypty, jest coś nie bardzo, to możemy tam iść zobaczyć, wiecie. Nie umarli powstają. No. I jaki to ma związek teraz z tym, co się dzieje? Nie wiem, no ja widzę, jakby patrząc na mój cel, po co ja tutaj jestem, to widzę, że jeżeli ona znika na przykład na 2-3 dni, to nie wiem, jeżeli tam są jakieś dziwne krypty, to tam może się coś dziać, tak? Negatywna energia. Proszę. Nie, wprost negatywna. Taki fachowy termin. Takie sprawy czarodziejów, druidów i tak dalej. No, to dobrze, dobrze, dobrze. Fachowy termin, tak. Tak. Powoli odpływać się w sen. Ja bym chciał sobie otworzyć jeszcze książkę przed snem. A ja wysuszyć ubranie. Otwieram jakby. Halo? Jestem bardzo zajęty teraz. Zobaczyłem to drzewo. Jakby, co dalej? I nie dotykaj go. No ciężko go nie dotykać, on jest wszędzie. No to go nie dotykaj. Co, korzenie też mam omijać? Nie, no korzenie to nie wiem, ale ogólnie to nie dotykaj. Czemu? Bo cię szlak trafi, bo masz moją moc. A to drzewo emanuje dobrą energią. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej, jakby... No to nie dotykaj drzewa. Dobra, i to co, jakby wszystko? No, w kontakcie. Okej. Dobra, to jakby... Słyszeliście? Tak. To chyba jednak mam trochę wolnego czasu i wcale się nie wybieram na południe z powrotem, tak jak miałem skromną nadzieję, bo... To co, idziesz... Równie dobrze mogę wam pomóc. Idziesz do Zoliny? Tak, no. No, co mam innego do roboty? Ale tam będziesz się czuł idealnie. Znaczy twój patron będzie się tam czuł idealnie. Tam pewnie możesz wszystkiego dotykać, bo jeżeli tam jest zła energia, wiesz, będziecie idealnie tam pasować. Ja idę spać. Dobra. Ja chrapię, pochrapuję. Okej, idziecie spać? No. I budzicie się pełni energii. W tym miejscu faktycznie jest jakoś magicznie. Jesteście wyspani. Odpoczęliście. Tak prawdziwie odpoczęliście. O, dzień dobry. I słyszycie walenie w okno. Czemu w okno? Patrz. Ach, wstaję, otwieram.
Jest Lionel? Widzisz małego chłopca. Przy oknie? Właśnie Kuldahar jest atakowany, no i Lionel. Co? To broni. Co się dzieje? No czekaj, tam ubieram. On jest podjarany, jak podwiaska. Ja łapię Aiko i tarczę i wyskakuję przez okno. Kurwa, ty strzelu! Aiko rzuciła do młodego. Okej, okay, wybiegasz? Dobra, ja się ubieram trochę, wiesz, biorę ten, no... W sensie nie musisz się jakoś opaturać, bierzesz broń. No. Biorę broń i Akamaru, nie? No, ja się gram, ale przez okno. Znaczy, w sumie jestem dość winny, ale... Nie, bo ty tak patrzę na ciebie, no. Jak pokonujesz okno. Ja to wyskakuję, przybieram najbardziej bohaterską pozę, jaką jestem sobie w stanie robić. Rzuć na zręczność. Z biegłością czy... Z. Z? No to 10. Zrobiłeś salto jeszcze po drodze. No yeah! ja też mam rzucać, jak chcę przez okno? Nie. Ja chciałem tylko zobaczyć, jak to wyjdzie pizza, okay. Czy tak dobra. Normalnie. No to ja łuk przez okno, Akamaru przez okno. Okej, wybiegacie i widzicie dwa ogromne stworzenia. Mają śnieżno-białe futra. Na tle zamarzniętego krajobrazu wyglądają niemal jak duchy. Pyski wyglądają na małpie, jednak kiedy stworzenia rozdziawiają paszczę, przypominają bardziej lwy. Słyszeliście o nich. To wasz pierwszy kontakt z nimi. W tych górach są Yeti. Wrzeszczę, żeby zwrócić ich uwagę. Wrzeszczę, żeby zwrócić uwagę, stając obok drużyny i inicjatywy. Inicjatywy poprosimy. Mhm. 19. O, 7. 16. No to Leoś. Czy ja tu coś... Dobra, Yeti rozumiem są dość niebezpieczne z tego, co kojarzę. Dobra, no to rzucam urok na jednego z tych Yeti. Mhm. I potem atakuję go nieziemskim uderzeniem. Czyli standardowo. Krótka inwokacja, przekleństwo, trochę dłuższa inwokacja i magiczny promień. Który tak średnio może trafić. Teraz to będzie 10-12. Weszło na styk. O! I teraz dyszka chyba, tak? 10. No, z rąk strzelam. Inkantacja, strzelasz z rąk. Promieniem i dodatkowo klątwa wokół niego też go rani jakby. Dobrze. I trafiasz w jednego z Yetich, który zawył. Słyszycie? Pisk. Dawid. W porządku. I one zwróciły na nas uwagę? Będą szły w naszą stronę? Jak wyskoczyłeś, to zadeklarowałeś, że na jednego... Że wrzeszczę na nich. Mhm. Chcą odwrócić uwagę. Mhm. Więc czy tak się stało? Jednego tak, na pewno. To jeżeli będą, widzę, że będą szły w naszą stronę, to chcę rzucić między nas i ich wzrost kolców, czyli stworzyć okrąg pomiędzy nami, dobra, żeby musiały albo obejść, albo się przecinać. Dobrze. To jest moja akcja. Okej, okay, i teraz tak. Ten Yeti, na którego zwróciłeś uwagę, patrzy na ciebie i zrób sobie, proszę cię, test obronny na kondycję. Na kondycję? 21. Okej, okay. Z drugim walczy Maciek. Maciek to samo. Na kondycję? Mhm. 7. Zapisz sobie, Maciek. 8 punktów obrażeń i jesteś sparaliżowany. Spojrzał ci w oczy, natomiast ten drugi spojrzał na ciebie, ale udało ci się odeprzeć to. Mhm. Wiesz, czuję. Możesz przekazać drużynie, że to paraliżuje samym spojrzeniem. Nie patrzcie im w oczy. Twój kolega Lionel stanął w miejscu, jakby zamrożony. Nie patrzcie im w oczy. Mówię, co? Mówię, dlaczego? Opuszczając rok. Dobra. Wiesz co? On, czekaj, bo cichy nas zrobił jakimś... Nie, przed nami, między nami, a nimi pojawiło się z ziemi. Ale czekaj, jak im nie patrzeć w oczy, to trochę głupio na nich iść z zamkniętymi... Wiesz co, dobra, wiem. Pętające uderzenie na jednego. Mhm. Rzut obronny na siłę. Tu jest ST10, coś takiego. Duży, dobra, czyli robię mu ten, on dostaje 8 z pętającego, to zaraz sobie dołożę, a ja spróbuję strzelać. Dobra, są dwa tylko, mów mi jak to robisz. No to tak. Jednego Leoś już skosił, widzicie, że oberwał, drugi jest świeżutki. No to ja w tego świeżutkiego. Dobra. Ja w świeżutkiego spróbuję. Poczekaj, łuk, to jest... Biegłość przez zręczność. Tak. 8, 12, weszło. 16, okej.
Dobra, no to teraz czekaj. 1k8, czyli dwa razy. Dobra. 4 plus 8 12. To jest 12 plus jeszcze z tego, nie? No. Zręczność jest z tego, 12, 16. 16. Oberwogi, rozumiem, że on teraz jest... On był spętany, bo to K8... Unieruchomiony. Tak, unieruchomiony jest. Ciernie dookoła niego się, wiesz. Cierniste pnącze. Atakuje z utrudnieniem jakby co. Dobrze, jest unieruchomiony ciernistym... Sporo tego pnącza ostatnio się pojawiło. Mhm. Dobra, wracamy do początku. Pnącze. Leoś, próbuj się uwolnić. Przeciwko czemu? One nie podchodzą? One nie, one znaczy, no, chodzą sobie tam, ale nie wskoczyły jeszcze w te kolce, no i wykorzystały turę, no to żeby nawet bardziej się na was pogapnie. Na co? Ta kondycja. Naturalna 20. Okej, okay, udaje ci się wyjść. No to cóż. Nie masz naturalnych... No dobra, no to 20... No, ale działa. No to cóż, próbuję jeszcze raz uderzyć w niego magicznym uderzeniem. Miesiąckim. 12, 15, 16. 12, no, powyżej 12. Mm-hmm. Tam około 16. Mm-hmm. Ładnie. To będzie 13 plus 16. W tego samego, którego uderzyłem wcześniej. 16? 16. Magiczny promień z rąk dostaje strzała. Oprócz tego, że sam dostał strzała, jego ciało zaczyna się nawet bardziej rozpadać. Dobra. Oberwał. Czyli tak, jeden jest już mocno zbity przez ciebie dwa razy, jeden oberwał od Safiry i jesteście bezpieczni, ponieważ między wami jest utworzona z kolców zasłona. Dawid. W porządku. One chcą atakować nas, tak? Wiesz co, one wyglądają, jak teraz na nie patrzysz, no trochę ogłupione? Wspaniale. To jedyne, co zrobię w tej turze, to będę podtrzymywał kolce. Dobra. I przeczekam po prostu, żeby móc się zamienić w stworzenie, jeżeli one podejdą. Okej, okay, jeden z nich próbuje w te kolce się. Wiesz co, rzucę sobie na percepcję. Ale jeżeli będzie obchodził naokoło, to traci czas. Idzie. 2k4 za każde 1,5 metra, po którym przejdzie. Ile metrów potem idzie? Bo to jest 6 średnicy. No, nie, on raz w las. W sensie zrobił, przeszedł sobie metr i potem się cofnie. Takiego ruchu to zrobił. Dobrze. To 3 plus 4, 7 obrażeń. 7 obrażeń kutych. Dobra. Natomiast ten drugi jest w ogóle spętany, więc w sumie i tak nie mógł się ruszyć tu. Rzut obronny na siłę, tak. Nie jeśli uwolnił nie... się. Tak. No to ja spróbuję jeszcze raz strzelić z łuku, nie? Żeby się tam pchała. 8, 12... Nie, no tak, bo to jest 16. Jezu, gdzie jest ósemka? Tego swojego, nie? W tego swojego, czyli tak, ma ósemkę od spętania, to jest 7k. 9 i... Sumę poproszę. No wiem. 13. No to dalej rzucam miesięckim uderzeniem. Nie trafię. Jak bardzo? Dwa. Dobra, to nie ma tragedii. Okej, okay, po prostu nie trafiasz. Dawid. Podtrzymuję. Nie mam co na razie się zbliżać. W każdym momencie jestem gotowy do przemiany, jeżeli one podejdą albo obejdą. Tamten się jeden próbuje uwolnić i dalej mu się nie udaje, czyli dostaje znowu 8, tak? Mhm. Nie, 1k8, w sensie... Na początku jej tury. Rzuć, bo właśnie teraz będzie jej tura, więc... Dwa. Dobra. Natomiast tamten obchodzi was. Obchodzi. I... no i tyle. W porządku. Z przyczekania w już takim... Już będzie obok was. W takim razie z przyczekania mogę wykorzystać akcję dodatkową na przemianę i już w formie niedźwiedzia stanąć naprzeciwko niego. Dobra, dobra. No to ja mu dalej strzelam. Jeszcze czekaj, tak patrzę, bo... Ale nie, bo ja na razie go trzymam tym, nie? No to nie. To ja próbuję dalej strzelać z łuku po prostu. Na pewno, bo już z kości mam 15. 5, 9. Dostał strzałę i to już zawył. Widzicie, że ten jeden, który jest spętany i ona go jeszcze do niego strzela, już jest bardziej zbity. Ten drugi do was podchodzi, Leoś. To jest ten, co ja go wcześniej delikatnie ubiłem? Ten pierwszy podchodzi do was, tak. To jak od nas odsunę? Wejdzie. No w sumie, doszarżuję do niego. No. Śpiewam szeptem nieharmonijną melodię. Śpiewaj. Nie. Dobra. Dobra. Cel zaczyna odczuwać potworny ból. No, ty stary, i to nie wie tak bardzo. No. Proste. Rzut obronny na mądrość, poproszę. 5 w sumie.
Czyli nie weszło. No. No to 3K6 obrażeń, czekaj. 4K6 obrażeń i zaczyna przede mną, swoją reakcję zużywa na to, żeby oddalić się ode mnie jak najbardziej. Mhm. 15. Na same piątki ciśnie. 21. To mi weszło. No słuchaj, jakbym usłyszała coś takiego, to też bym pewnie wiesz. Padł. Martwy. On go zabił piosenką? Tak. Dawid, został jeden. W porządku. I on jest spętany. W takim razie przerywam koncentrację na kolce i przebiegam po nich w swoim ruchu slash akcji dodatkowej i rzucam się na niego z pazurami. Dawaj. I ugryzieniem. Najpierw ugryzienie plus 6, czyli mam 18 na ugryzienie. I pazurami 15. Oba trafiają? Obry. Obry. Czyli pierwsze jest K8, K8 plus 4. 10 kutych. I 11 ciętych. Zagryzłeś go. Wbiłeś mu się w kark. Rozszarpałeś. Oba leżą martwe, przy czym jeden spętany. Koncentracja się skończyła, kolce zniknęły, stoicie. No i rozpętał się, nie? Bo ja już też nie podtrzymam. Tak, tak, tak. Stoicie i patrzycie na to, co się wydarzyło. Chowam ten. I ludzie za wami. Ja tak w formie jeszcze niedźwiedzia, okrwawiony. Skąd ten? Tu? Yeti! Wstaje na dwóch nogach, oklejony tą krwią i zaczynam zamieniać się z powrotem w kredo. A skąd mamy wiedzieć, skąd tu Yeti? Widzicie tego chłopaka. Skąd tu czemu Yeti? Czemu się tak cieszysz? Co zrobiłeś? Rzućcie sobie. No mądrość, percepcja? Nie, chcecie z niego wyciągać informacje. Krytyczna porażka. A dużo. Dziecko jest urocze. No. Ale na co mam rzucić? Perswazja? Może być. Zastraszanie? 13. Kamienia. 13. Przed chwilą byłem niedźwiedziem, jestem zakrwawiony. Dobra. Podchodzę do niego, co wiesz? A, bo ja jeszcze szturchałem patykami. Chciałem sprawdzić, czy Lionel z Neverwinter jest taki potężny. No jest. Zaimponowałeś swojemu fanowi. A wiesz, że postawiłeś całą wioskę w śmiertelnym niebezpieczeństwie? Nie, bo jest tutaj Lionel z Neverwinter. Wiesz, że ja spałem i jakbyś nie zdążył uciec przed szczurchanymi patykiem... Ale uciekłem! Wiesz, że zdrajców się wiesza? Rozpłakał się. Ej, no nic tylko się podciąć, nie? To jest... Czy ty skozłowałeś? Przyszła matka, zaczęła go upieprzać, wzięła go do domu, przeprosiła was i podziękowała. Tak, kurwa. Masz swoje. Podziękuj koledze, podziękuj. No cóż, przynajmniej teraz wszyscy wiedzą, że... Że? Że. No. Nie ma z nami co zadzierać, jeśli jesteś dwójką jednych. Za uratowanie miasta dostaliście darmowe śniadanie. Jesteście właśnie miałam mówić, że chciałabym śniadanie. Jesteście w kaczce. Idę sobie, ja jeszcze biorę strzały. Aha, i macie mnóstwo futer z tych Yeti, jakbyście chcieli jakoś opędzać. O. Ja strzały na pewno sobie zabieram. Na pewno jest coś, co Credo doskonale potrafi obedrzeć kogoś ze skóry. Na pewno. Nie, w każdym razie futra i one są dosyć cenne. Credo jest bardzo, bardzo zły. I w sumie tak przy tych ludziach wyjmuje Aiko. Która zaczyna wyzywać tych ludzi. I na ich oczach bezwzględną miną zaczyna kroić. Ludzie pouciekali, bo Aiko ich tak wyzywała. Jeszcze przy okazji zacząłeś kroić. Dobra, wiesz co? Ja pójdę zjeść, ale jak idę do tej karczmy, to ja bym tak się... Ja się tak rozglądam i tam patrzę, czy czasem ta Ruby nie wróciła do kelnerowania. Nie wróciła. No dobra. No ale to siadam, jem. I Akamaru jeszcze daje jedzonko. No to całkiem niezłej reputacji zeszliśmy trochę niżej. Jestem wielkim bohaterem, który podróżuje z bezwzględnym niedźwiedziem, krojącym i ubliżającym mieszkańcom jakby. No cóż, z tego powstanie bardzo dziwne opowiadanie. Mnie tam jeszcze nie ma, rozumiem. Możesz wejść już. No wchodzę, taki okrwawiony, mocno z tacham. Tacham kawał, spory kawał futer do środka. Okrwawiony oczywiście. Jak tam? Wspaniale. Twoja sława przysparza nam
Jakże wielkich przyjemności. No cóż, daliśmy radę. A ludzie tutaj to kretyni. Wiesz co? Chyba się z tobą zgodzę. A ja za Iko. No tak. Do czego to doszło, żebyś się zgadzał za Iko? No. To przebywanie razem, to, że jesteście na siebie skazani, chyba dobrze wam robi. Myślę, że trochę ma rację co do ludzkości. Pan jest Lionel, prawda? Tak. Widzę, że jakiś koleś podsuwa ci książkę do podpisania. Obracam, czy to ten sam ton? Tak. No, wszystkie są... Obracam oczami. Chodźmy do tego, chodźmy stąd. Ty miałeś iść do pana tego, miałeś pana iść do... Dziadka Drzewo, tak? Czy to prawda, Arundela? Że pan potrafi podnieść całą wodę w jeziorze? Nie, to akurat jest przesadzona plotka. Jak to? Przecież jest w książce. Znaczy, jak miał dostatecznie dużo czasu i dostatecznie duże wiaderko, jakieś bym to może ogarnął. Wiaderko? Co? Jak to wiaderkiem? No przecież tam czarami! No, czarami. Magicznym wiaderkiem. A z tymi smokami tak było? Z którymi? Przecież wiele smoków pokonałem. No tak. Ja się uśmiecham krzywo. Z tymi, co ludziom służyły. A, w Alabastii! Nie. Nie? Mieliśmy iść, ty miałeś iść do Arundela. Tak, Lionel ma swojego pana, porozmawiaj. Przepraszam, bardzo zajęty. Masz chwilę czasu, możesz porozmawiać. Naprawdę, ludzie, ma chwilę czasu. I widzicie, że zbiera się spory tłum. Okej, okay, dobra. Lionel chętnie wam opowie o swoich historiach. A nie ja zostawiam go samego, zostawiam go z książką. Ja bym jeszcze... Jest ten pan karczmarz wczoraj? Jest. Ja bym go chciała tylko zapytać jeszcze, gdzie lubi faktycznie mieszkała. Dobra, ty gadasz z panami? Robię ich w chuja, znaczy oszukuję ich za pomocą oszustwa, żeby... Poczekaj chwilkę, zaraz będziesz rzucał. Mm-hmm. Ty idziesz do pana karczmarza, ty idziesz ja do Arundela. Ja idę do Arundela, tak. Dobra, zaczniemy od ciebie, dobra? Dobrze, w porządku. Opukałem się z krwi, przynajmniej z ciała. Na ubraniu pewnie jeszcze jest. Chciałem Credo poprosić o jedną rzecz. Jeszcze wcześniej może. Nie wiem, czy możemy to zrobić, czy nie. Czy to jest istotne? Chcę zioła. Do przyzwania chowańca. Tylko nie wiem, czy teraz, czy potem. Znajdę mu zioła, po których będzie widział chowańca. Dobrze. Arundel, chodzisz do niego. Witaj, Credo. Słyszałem o nieciekawym poranku. Chłopak sprowokował dwójkę Yetich, ponieważ nasz znajomy imponował mu swoimi książkowymi mocami. Szczerze, trochę irytuje mnie przebywanie w towarzystwie. Yeti rzadko się tutaj zapuszczają, ale kiedy będziecie zmierzać do Doliny Cieni, rzeczywiście możecie je spotkać. Jak zapewne mogliście się już przekonać, w okolicy kręci się sporo goblinów. Zwykle nie wędrują po górach o tak późnej porze roku, jakby coś wyciągało je z nor. Jakby sępy ciągnęły do zapachu padliny. Obserwowałem również olbrzymy. Wyglądają, jakby próbowały się organizować. I znalazłem ślady, których nie potrafię zidentyfikować. Dobrze, że może nie na najgorsze wyszło to spotkanie, bo jeżeli zobaczymy więcej Yeti, będziemy wiedzieć, na co uważać, żeby nie patrzeć im w oczy chociażby. To prawda. I widzisz, że Arundel rozsypał wiłka, posadził cię w nich. I uczycie przemiany, i kontroli nad tą przemianą. Uh-huh. Kto chce być pierwszy? Może być. Proszę bardzo. Dobra. Niech ma swoje pieniądze. Jak to było z tym Charizardem? Świetnie się składa, bo jest to opisane w opowieści, książce, którą czytałeś. Podobno. Ale naprawdę ten płacz był taki... No opowiedzam własnymi słowami. Właśnie. Halo. Czekaj, muszę... Bo ci będę dawał... Przeczytaj to na głos. Dostaniesz z utrudnieniem zaraz. Jesteś w trakcie rozmowy. Dobra, więc tak. A ja no, nie to czytałem. Było ciężkie spotkanie, naprawdę. Ten jaszczurosmok... Co na jaszczurosmok? Był naprawdę potężny. Wszyscy się go bali. On cały czas ewoluował. To był twój partner, kompan. Kurwa. To był inny smok. Jak to inny? Pomyliło mi się z Charmanderem. Aha. A, z moim przyjacielem. No cóż.
Nasze rozstanie było bardzo bolesne. Ale przecież w końcu się spotkaliście i pogodziliście. No pogodziliśmy. A gdzie on jest? No właśnie, nasze kolejne rozstanie było bardzo bolesne. A czy jednak się rozstaliście? Jednak się rozstaliśmy, każdy z nas poszedł własną stronę, każdy z nas miał inne priorytety. Ja przybyłem, żeby uratować was od tego piekielnego zimna, które i mroku, które zaciska swoją dłoń. Na północy zimno? No tak. A tu raczej z porwaniami jest problem. Z porwaniami! No i z tym coraz większym zimnem, nie? Coraz większe burze ma się. No przed tym przybyłem was uratować. A on niestety miał własne plany na przyszłość. No to zrób tak jak w tych książkach. Szturkinki, kiemno i burza przejdzie, nie? To jest inna burza. To jest zdecydowanie bardziej potężna burza. Spiskowcy. Możliwe. Nie mogę zdradzać szczegółów, bo jesteśmy w trakcie śledztwa. No to ja wiem, te śledztwa twoje trwają godzinę, Max. To jest wyjątkowo trudne śledztwo. No. Poza tym mam ze sobą dwójkę niedorajtów, którzy mnie utrudniają. A jakbyś wziął różdżkę i machał nią? Zgubiłem różdżkę. O nie! W trakcie, prawda, podróży tutaj musiałem ratować moich przyjaciół i straciłem różdżkę. A... Widzisz, że wszyscy dają ci te książki do podpisania, każdy je ma. Dobra. Ten trzeci dom. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że ja jestem w karczmie, tak? I on jakby dostanie w łeb za tego niedorajda, jak wrócę do niego. Słucham, panie. Dzień dobry, panie. Panie, dzień dobry. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Bo tak mnie trochę zaintrygowało to, co pan powiedział, że jestem podobna do tej barmanki. Właśnie martwię tutaj się, bo to już kolejny dzień, jak jej nie ma. No martwię się trochę. A gdzie ona mieszkała w ogóle? Na górze. A tutaj mieszkała. No, znaczy no, nocowała tam na górze, raz była w świątyni. W jakiej świątyni? Aha, w świątyni Matera? Tak. A, i że tam też spała, tak? A może... Właśnie się zastanawiałem, bo to chyba jednak ją widziałem. Gdzie? No... No nie byłem pewny, czy to ona. Wieczorem tam się kładłem spać, no i widzę, że idzie dziewczyna, nie? Mhm. No i tam szła w kierunku jaskini za Kuldahar, ale myślę sobie, no nie ona, nie? No to może była jednak ona. Ale że tam, gdzie te dolina cieni jakaś? Nie. Taki wąski przesmyk i tam są takie jaskinie. To tam to się nie zapuszczamy, bo tam zimno jak cholera. No to myśmy tam przyszli, nie? Kiedyś mieliśmy tam tereny, ale odkąd siła drzewa tak zaczęła słabnąć, to tam już światło nie dochodzi. A dochodziło tam światło? Kiedyś tak. No widzi pan. A ona tutaj na górze mieszkała? No cisnę się dalej, jakby może tam... Wiesz, nocowała, nie a, mieszkała. Nocowała, no tak. Chyba będę musiał pójść do Arundela i zgłosić to zaginięcie, no bo tak, że jej nie ma. Myślałem, to jednak może mogła być ona. Mogłem jednak wcześniej coś zrobić. Ale tak by poszło, nie? No pokazuję ci, proszę, no tam szła. Mhm. No dobrze. Dziękuję panu bardzo, Ja proszę. To jeszcze jak odchodzę od niego, to idę do niego, walę go w tył głowy za tą niedorajdę, nie? No, i wychodzę. Czy to ta wiedźma? Ludzie tak między sobą. Nie, to jeden z towarzyszy, no, towarzyszka podróży. Mhm. Ja się tak wychylam, ta jedna niedorajda. Właśnie, to są jej słowa. Wybaczcie, ale muszę was opuścić. Dobra, wychodzicie, spotykacie się, kiedy jest jeszcze Arundela, jakby co to tak. Możesz już się przemieniać, a jak będziesz przemieniony, to możesz zadecydować, czy chcesz walczyć, czy gadać z Aiko. Okej, w porządku. W porządku, to ciekawe. Szuk. Jak będę miał nadmiarową przemianę, to czeka mnie rozmowa. Okej, okay. Chcesz wyjść już też? Jeżeli jestem gotowy, jeżeli to wszystko na dzisiaj... No powiedział, że żeby cię nie przemęczyć i tak dalej, widzicie, że Credo wychodzi jakiś taki dziękuję uśmiechnięty bardziej. Dziękuję, mistrzu. Będę pewniejszy Arundel siebie. Dziękuję, Arundelu. Dobra. No i co tam? Wszystko w jak najlepszym porządku. Arundel zna wiele tajemnic, którymi się ze mną dzieli. No super, no. Pan Karczmarz ze mną się podzielił, że Ruby chyba poszła w tamtą stronę do jakiejś grot jaskiń. Z Kuldahar są trzy drogi. Pierwsza tą, którą przyszliście, przez przełęcz Kuldahar do Easthaven bądź Bryn Shander. Druga droga to Dolina Cieni. Ona wygląda na najniebezpieczniejszą. Jest dosyć stroma, potem spada w dół. Trzecia droga to taki wąski przesmyk, który zauważacie i który wskazuje wam Zafira. To mamy dwie możliwości. Możemy ruszać za twoją siostrą, mówię ściszonym głosem, albo do Doliny Cieni, tak jak zasugerował Arundel. Słuchajcie, jeżeli chcecie, idźcie do Doliny Cieni, ja was dogonię, ale ja muszę sprawdzić ten trop. Po to tutaj jestem. Nie rozdzielajmy się.
No, to by było nierozsądne. Tym bardziej, że sprawa twojej siostry jest bardzo świeża i czas może mieć tu duże znaczenie. Tak, ja bym ruszył za Rubi też. No, pradawne zło nam raczej z jaskini nie ucieknie. Pamiętam. No to ja, słuchajcie, ja bym chciała iść. Znaczy, w sensie ja idę. Znaczy, to nie będzie to, że ja bym chciała iść, ja idę. Dobra, okej. To brzmi jak plan. Idziemy z tobą. Tak, no jeżeli oni chcą iść ze mną, to ja no dziękuję i idziemy. Dobra, pytanie, a to nie dopytałaś, jak daleko do tych jaskiń? No tu, to są, one są tu. Pan mi powiedział, że jak drzewo miało pełną moc, to tam nawet jeszcze docierało słońce. Jezu, nikomu się nie chciało tego zbadać, to przecież... Dobra, no w sumie kto miałby to zbadać, ten mały chłopczyk, który... Może lepiej, że on tego nie badał, zaraz by tu spłynęła jakaś... Dobra, ja bym to sobie prawda. Chciała iść i się rozglądać, więc szukać tropów, a Kamaru też mówię, że jakby coś, wiesz, wyniuchał, zobaczył jakieś ślady, coś, to żeby mi, wiesz... A Kamaru od razu ci szczeka, warczy, no. Że są jakieś ślady. Mhm. No to się tak przyglądam, no znaczy, dobra, pewnie tam nogi, no ludzie chodzili tamten. Zasypane już, bo tam sypie, ale ktoś tędy przechodził faktycznie i raczej był to człowiek. To ja bym chciała za tymi śladami. Mieć kilku ludzi. Dobra, to ja bym na razie chciała, dopóki nie wiem, nie ma jeszcze wejścia do jakiejś jaskini, to ja bym chciała za tymi śladami iść. I czy wiesz, idzie w jakimś konkretnym kierunku. Okej, idziecie tą drogą. Dobrze, ja trzymam kostur w ręce i tarczę. I odwrotnie jak kiedy zbliżaliście się do Kuldahar, z każdym krokiem dalej robi się trochę chłodniej. No i wstajecie przed wejściem do jaskini. W środku jest ciemno. Ja wyciągam miecze, w razie W. Szkoda, że nie rozdeptałaś Jerego, to mógłbym go wysłać na zwiat. Właśnie, udało ci się może skombinować te ziółka? No nie na teraz, Akamaru? Ale... A Kamaru bym tam wysłała najpierw. Jest jedna... Chcesz, żeby on poszedł pierwszy? On ci warczy, że coś czuje w środku. On warczy, że coś czuje. A Kamaru coś czuje. Safira, jest jedna różnica. Mój Jerry jest praktycznie nieśmiertelny. Twój Akamaru chyba jednak jest. Dobrze, ale on warczy, że coś czuje w środku. Ja nic nie widzę. Pochodnia. Czy Arundel dysponował ziołami, które mogą mu się przydać? Dysponował. Czas przeszły? Znaczy nie, dysponuje, ale nie jesteście u niego, więc... No, nie załatwiłem, tak? No to ja bym pochodnię sobie odpaliła. Okej. Okay. Bo ja nic nie widzę, nie? Przykrywka została spalona, odpalacie pochodnie. No co zrobię? Masz tu dwóch, co widzą w ciemności. No to czemu oni się nie odzywają? Bo się nie odzywają. Przecież pierwsze widzimy w ciemnościach. Ale ja w takich momentach zapominam o tym. I nie dość, że przykrywka wizualna została spalona, to jeszcze głosowa również. No ktokolwiek tam nie był, to już wie, że idziemy, więc chodźmy. Nie rozczarujmy go. Ja tworzę iluzję swoją. Nie swoją. Bo jest chyba mniejsza. Musi ją zmieścić w przestrzeni boku 1,5 metra. Tworzę mniejszą swoją iluzję. Widzicie, jak pojawia się mini Lioner. Mini Lioner i puszczam go 9 metrów przed sobą. I on sobie gwizda w ogóle. On sobie w ogóle idzie i gwizda, tak wiesz, po tym... Chyba jest tu bezpiecznie! Chodźcie za mną, nie? Dobra. No dobra. Ja nie ma żadnej pułapki, wchodzicie do ciemnej jaskini. Widzisz niewiele, mimo tego, że masz pochodnię. Ja mam jeden miecz, bo musiałam w drugiej ręce pochodnię, nie? Tak, panowie widzą dosyć dużo. Idziecie i przy jednej ze ścian widzicie obaj trzy postaci ubrane w cienkie szmaty. Siedzą na śniegu. W rzędzie. Jest wam zimno od samego patrzenia na nich. Cała trójka ma spuszczone głowy i zamknięte oczy. Dwóch mężczyzn, kobieta w środku. Jak są nadzy, czy...? Są praktycznie nadzy, tak jakbyś się owinął najcieńszą możliwą tkaniną i usiadł w śniegu. Są przemarznięci, widzicie. Podchodzę, rozglądając się jednocześnie w okolicy. Nie reagują. Żyją? Wyglądają? Oddychają? Żyją. Ja tam idę z tą pochodnią bliżej, bo ja... Zauważasz w środku Rubię. Aha, no to ja podbiegam do niej i ja ją próbuję tak, wiesz, potrząsać nią, nie? I krzyczę, Rubi! No, widzisz, jakby się wzbudziła z transu. No trząsę nią dalej, no! No... Nic ci nie jest? Nie. Co ty tu robisz? Przecież ty zamarzniesz, że jakiś ten kożuch swój, ją próbuję kożuchem, o, wiesz, owinąć. Modlę się. Co robisz? Żeby moja pani cię oszczędziła. I patrzę ja się na rozglądam. Was. Odwracacie się i widzicie Auril.